Otwórzmy, jak zwykle, w czwartek Słowo Boże, listu do Rzymian. Otwórzmy fragment 9 rozdziału. Będziemy czytać pierwsze 5 wierszy. Strona 1217, 9 rozdział, od wiersza 1 do 5. Strona 1217. 9 rozdział, od pierwszego wiersza do wiersza 5. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Bracia i siostry, te trzy fragmenty, 9, 10, 11 rozdział, niestety sprawiają wielu osobom trudności, jeśli chodzi o interpretację. Nawet tacy wielcy założyciele kierunków religijnych, jak na przykład Calvin, inni właśnie na tych rozdziałach po prostu potknęli się. Dlatego, że te trzy rozdziały, 9, 10, 11, nie mówią o indywidualnym zbawieniu, ale mówią o Bożym planie zbawienia dla narodu żydowskiego, czyli izraelskiego, i dla pogan. I o tym jest tutaj mowa. W 9 rozdziale, ogólnie rzecz biorąc, jest pokazane, że jest Boży plan zbawienia. I w tym Bożym planie zbawienia każdy człowiek ma miejsce wyznaczone przez Boga. I ten człowiek nie może sobie dowolnie tego miejsca wyznaczać, ale to czyni Pan Bóg. I dlatego mamy takie porównania. Paweł mówi, że on chciał oczywiście według swojego planu służyć właśnie narodowi żydowskiemu, ale nie stało się to. Dlaczego? Dlatego, bo Pan Bóg przeznaczył dla niego służbę wśród pogan. I niełatwo było się Pawłowi z tym pogodzić. Również 10 rozdział mówi o tym, że narody mają gorliwość, ale nie chodzi o gorliwość, chodzi o to, w jaki sposób osiągnąć przez Boga wyznaczoną sprawiedliwość. I tam jest właśnie mowa, że narody czasami się modlą, tak jak Izrael. Jest mowa o tym, że ma gorliwość do Boga, ale niestety gorliwość nierozsądną. Czyli można być gorliwym, ale nierozsądnie. Jak się pomija Boże Słowo, Boży plan zbawienia, Bożą drogę usprawiedliwienia, to człowiek może to swoją gorliwość, prawda, niestety użyć jej ku niedobrym rzeczom, czyli nawet nie osiągając celu w tym znaczeniu, tak? Więc to jest bardzo ważne. Natomiast to zbawienie, nie przez uczynki, ale właśnie przez wiarę w Chrystusa, jest darowane ludziom nie przez to, że tylko mają wiarę w swoim sercu, ale przez to, że tą wiarę są gotowi ogłosić publicznie. Tu chodziło o to, że wielu Żydów, oni nawracali się tam wewnętrznie, przyjmowali naukę o Mesjaszu Jezusie Chrystusie, ale pozostawali w judaizmie i nie byli na tyle odważni, aby ogłosić Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. No, oczywiście to powodowało, że oni nie byli wykluczeni z synagogi i mogli nadal praktykować swoją judaistyczną religię. No niestety w taki sposób człowiek zbawiony być nie może, bo co z tego, że ty wierzysz, jeśli ty nie jesteś w stanie pójść za tym, w co ty wierzysz. I oczywiście 11 rozdział mówi nam o też bardzo ważnej rzeczy, gdyż mówi o pokorze w służbie. I tam taką kluczową rzeczą będzie dyskwalifikacja. Pojęcie bardzo istotne dla wierzącego człowieka, który chce być sługą i który chce służyć. W jaki sposób Izrael został zdyskwalifikowany? Ano w taki sposób, że uniósł się pychą i wyłączył ze zbawienia pogan. Uważał, że poganie nie mogą być zbawieni, tak? No i oczywiście to spowodowało, że zostali w ten sposób odcięci od Boga w tym planie zbawienia, ponieważ przestali już
wypełniać pewne zadanie, które Bóg im wyznaczył, o którym też Pan Jezus powiedział, że świątynia jerozolimska miała stać się domem modlitwy dla wielu narodów, ale niestety się nie stała z powodu właśnie tego ekskluzywizmu tego żydowskiego, z powodu tej pychy, która odrzuciła narody od planu zbawienia. No ale Pismo Święte mówi, ale ty też nie wzbijaj się w pychę, ale się strzec, ponieważ w wielu kierunkach religijnych, które wyznają poganie chrześcijańskich, Żydzi są odrzuceni od planu zbawienia. Oni uważają, że z chwilą, kiedy wydali na ukrzyżowanie Chrystusa, w tym momencie zostali odrzuceni. I również tutaj apostoł Paweł pokazuje, że to jest nieprawda. I że te wyznania, które unoszą się pychą, prawda, one zostaną też odcięte. Gdyż pycha to jest dokładnie rzecz, która w zdecydowany sposób odcina nas od służby, ponieważ Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc pamiętajmy, że 9, 10, 11 rozdział mówi o planie zbawienia, o służbie Bożej, mówi też o właśnie tutaj o gorliwości, o sprawiedliwości, którą osiągamy postępując zgodnie z Bożym Słowem, a nie jesteśmy w stanie tego nadrobić poprzez własną gorliwość czy własne uczynki. Przechodząc do rozdziału 9, Paweł mówi, prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię. To znaczy, że ma coś takiego powiedzenia absurdalnego wręcz, gdzie ludzie w to oczywiście aż trudno będzie im uwierzyć. Co takiego chciałeś zrobić, że aż musisz powiedzieć, prawdę mówię. No. A więc, że aż tak to trzeba podkreślać. I mówi, że naprawdę nie kłamię. I poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. On mówi, że rzeczywiście był taki stan w jego duszy, który oczywiście wystawiał nie tylko Pana Boga na próbę, ale powodował też pewne problemy duchowe dla apostoła Pawła. On mówi, że to, co powodowało te problemy jego wewnętrzne, to smutek, jakim jest i ból, jakim było odrzucenie przez Izrael, czy tu w tym przypadku przez Judejczyków też, zbawienia w Jezusie Chrystusie. On widział, jak oni się gorliwie modlą, jak oni się gorliwie starają, aby osiągnąć usprawiedliwienie i nie mogą, ponieważ chybili celu, nie osiągnęli usprawiedliwienia przez wiarę w Pana Jezusa, właśnie dlatego, że Jego pominęli. I on miał ten smutek i ten ból w swoim sercu, jak zbawić Izraela. No nie jest to wcale takie odosobnione pragnienie. Pamiętam z Bożego Słowa, że w Księdze Daniela czytamy o człowieku właśnie imieniem Daniel, proroku, który modlił się, pościł. Czytamy, że aż chorował z powodu właśnie utrapienia, bólu, jakie przeżywał w swoim sercu i modlił się o nawrócenie Izraela. I również Pan Bóg mu powiedział, nie, Izrael się nie nawróci jako całość, ale to się nawróci w czasach późniejszych. Natomiast na Syjon wróci tylko garstka. I rzeczywiście tak się stało. Tylko kilkadziesiąt tysięcy Żydów wróciło na Syjon. Natomiast reszta pozostała w krajach rozproszenia, gdzie było im bardzo dobrze w tym diasporze, ponieważ zdążyli się urządzić wśród pogan i zajmowali bardzo ważne stanowiska i ciągnęli różne biznesy, interesy i nie bardzo im chciało się wracać do ziemi obiecanej, ponieważ tam trzeba było ciężko pracować, a teren czy kraj, w którym mieszkali ich przodkowie, był doszczętnie nie tylko wyludniony, ale całkowicie zniszczony. Więc oni woleli jednak zostać przy tym dobrobycie. No i to było takim smutkiem wielkim dla Daniela, kiedy Pan mu wreszcie powiedział, Danielu, to będzie w czasach ostatecznych, kiedy Izrael się nawróci. A więc to było takie wielkie rozczarowanie. On to w jakiś sposób przyjął i w pewnym momencie Pan Bóg powiedział, żeby dał spokój. Daj spokój, bo te sprawy są trudne, a on tak bardzo chciał wiedzieć, kiedy, co i jak i dlaczego. Natomiast Paweł Apostoł miał bardzo podobną sytuację po swoim zbawieniu. Miał jakiś tam swój plan zbawienia i wiązał ją ze swoim narodem. Wiązał go ze swoim narodem. A więc apostoł Paweł uważał, że przedmiotem czy też terenem działania
jego misji będzie naród żydowski. I tak się nastawił. I widział, jak bardzo negatywny sposób Żydzi reagowali na Ewangelię o Jezusie Chrystusie, ponieważ to zbawienie z łaski odbierało im wszystko. Odbierało im chwałę, prawda, z tego, kim są, że są Żydami z urodzenia, że są obrzezani i tak dalej, ponieważ zbawienie w Jezusie jest bez tych wszystkich rzeczy, bez zakonu. Niepotrzebne są te wszystkie uczynki zakonu, ta cała świętość zakonu, to jest niepotrzebne, jeśli chodzi o usprawiedliwienia. One nie są konieczne do tego, aby człowiek był zbawiony. Więc dla nich to był taki uniwersalizm zbawienia. Potem Paweł o tym napisze, że nie ma Żyda, ani Greka, ani Scyty, ani niewolnika. Wszyscy są zbawieni w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego. Proste. No i to odbierało chwałę. No jakaż tutaj chwała? Wykluczona, prawda? A Żydzi lubili podkreślać to, że są z narodu wybranego, że są z jakiegoś tam pokolenia. Umieli te swoje zasługi podkreślali, prawda? Dla krzewienia tego judaizmu i tak dalej, i tak dalej. To dla nich było bardzo ważne. Mieli też wspaniałych patriarchów, do których odwoływali się nawet później, nie tylko chrześcijanie, ale odwoływali się również muzułmanie na przykład. Również odwoływali się do patriarchów izraelskich, choćby do Abrahama, prawda? A więc widzimy wyraźnie tutaj, że oni mieli z czego się chlubić. Dalej, oni mieli księgę, którą Bóg im dał, która była Słowem Bożym objawionym, przekazanym przez aniołów, przekazanym przez proroków, i przekazanym przez samego Boga, który przemawiał do tego narodu. Więc mieli rzecz niesamowitą, prawda? Mieli objawienie. Wszystkie religie powstawały od jakiegoś tam założyciela. Natomiast Biblia jest księgą, która powstaje poprzez tak zwany progres objawienia, czyli postępujące po sobie Boże działanie, w postaci słowa, gdzie Pan mówi zapisz to, zapisz tamto, zapisz to, zapisz tamto. I oni w ten sposób zapisywali tą cudowną Bożą Księgę, na którą my chrześcijanie się również powołujemy, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Na tą księgę również powoływał się Pan Jezus Chrystus i nawet mówił o niej, że ani jota, ani kreska nie przeminie, aż się wszystko sprawa wypełni, prawda? A więc sami widzimy tu wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus również mówił o tym, że Słowo Boże jest Słowem Bożym. To jest istotna rzecz. Dlatego też Paweł mówi, że on gotów był modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci swoich. A więc tutaj on przedstawiał swój plan zbawienia, służby przed Bogiem, a Pan Bóg nie chciał tego planu zaakceptować. Dlaczego? Bo jak powiedziałem, nieodwołane są dary ani powołania Boże, ale to Pan Bóg je daje. To Pan Bóg wyznacza człowiekowi miejsce. Nie może być coś takiego, jak było w Koryncie. Ktoś nie został starszym, to mówi, skoro nie jestem okiem, nie należę do ciała, prawda? Ktoś mówi, a skoro nie jestem uchem, nie należę do ciała. Więc to jest też taki pewien problem, że ludzie często, kiedy Bóg im wyznacza zupełnie inną rolę, funkcję czy miejsce w Bożym planie zbawienia, oni się buntują, bo uważają, że to jest albo za dużo, albo za mało. Jeśli mamy do czynienia z cielesnością człowieka, z jego pychą, dumą, to często jest to za mało, tak? To za mało, Panie Boże, tak? Na przykład Diotrefes miał taki problem. To za mało, prawda, było dla niego. Ale na przykład był taki, który mówił, że to jest za dużo dla niego. Na przykład Mojżesz, prawda? Panie, poślij kogoś innego. On mówi, jestem niewprawnym w mówieniu, a w ogóle co ja mam tam robić w tym Egipcie i przemawiać do Faraona? Nie, wyślij kogoś innego. I ten właśnie mówił, że to jest dla niego za dużo. Myślę, że obie postawy nie są właściwe, bracia i siostry, dlatego, że trzeba z pokorą przyjąć to, co Bóg nam przekazuje i potrzebne jest do tego, właśnie potrzebna jest pokora, aby umieć przyjąć te dary łaski Bożej, które Pan nam daje, tak jak i powołania, które nie są odwołane. Pan Bóg nie odwołuje tego, co nam oczywiście zlecił. Chociaż diabeł próbuje na wszystkie sposoby popsuć nasze powołanie, prawda? To jednak Pan Bóg cały czas czeka, że będzie mógł wypełnić w naszym życiu to, co nam przekazał, czyli żeby rozwinąć te dary łaski, które mamy oczywiście od Niego. Paweł chciał się modlić, aby
Chodziło mu o to, że może zostać w tyle, czyli to chodziło o to, że może zostać zdyskwalifikowany, że może być całkowicie odrzucony jako sługa, byle tylko mógł zrealizować swój plan. On, to się rzecz niemożliwa. Paweł tutaj mówi o tym, że on był gotów, gdyby ten plan wyszedł, ale ten plan nie mógł wyjść. Dlaczego nie mógł wyjść? Bo nawrócenie człowieka bez Boga jest niemożliwe. Prawdziwe nawrócenie do Boga bez Boga jest po prostu niemożliwe. Pan Bóg musi w tym być. Pan Bóg musi działać na serce człowieka, bo tylko Duch Święty może przekonać człowieka o grzechu sprawiedliwości i o nadchodzącym przyszłym sądzie. Tylko Duch Święty może to zrobić. Więc jeśli on to zrozumiał, tak, że on był gotów, ale wiedział, że to nic nie da, bo jeśli on mimo wszystko odrzuci ten plan i miejsce w tym planie Bożego zbawienia dla siebie, a przyjmie swój własny plan, to co z tego nawet, gdyby chciał zbawić naród żydowski, kiedy bez Boga nie jest w stanie odnieść żadnego owocu w tej służbie. Bez Boga nie mógłby nikogo prawdziwie nawrócić, ponieważ tam, gdzie Duch Święty nie działa, nie ma takiej możliwości, żeby coś się stało pozytywnego. Weźmy przykład, kiedy on głosi Ewangelię mimo wszystko, że Chrystus mu powiedział, wyjdź z Jerozolimy, bo ja cię posyłam do pogan, to mimo to on został w Jerozolimie i głosił Ewangelię. Czy ktoś się nawrócił? No nie, ale zburzona była cała Jerozolima i mało tego, chciano go ukamienować i mały włos wybuchłoby następne prześladowanie z powodu niego. Tak? Czyli on zamiast przyprowadzać ludzi do Chrystusa, to on ich rozdrażniał, tych ludzi, którym Ewangelię zwiastował, prawda? Bo robił to w taki sposób właśnie bez Boga. No więc tutaj jest ta różnica między działaczem, który działa według swojej własnej woli, swojego własnego planu, swojej własnej myśli, a sługą Bożym, którego Pan Bóg przygotowuje i prowadzi do swojego dzieła. Paweł to mówił: tak kocham Izraela, że byłem gotowy znaleźć się pod klątwą, ale wiedziałem, że to nic mi nie da, ponieważ bez Boga nawrócenie człowieka jest niemożliwe. Więc to jest głupota, jeśli ktoś myśli, że będzie wykonywał swój własny plan nieboży i że będzie miał w tym powodzenie. To jest niemożliwe. To dzieło, które będzie się rozwijało, będzie tylko ludzkim dziełem. Natomiast Bożym nie. A to z człowieka jest, pamiętajmy, zawsze prędzej czy później upadnie. Natomiast to, co z Boga, to się ostoi. To nawet Gamaliel już powiedział o tym, prawda? Czemu byli mu tak bliscy? Nazywa ich krewnymi moich według ciała. A więc to było to, tam jak to w Izraelu bywa, mała grupa społeczna, prawda? Mały naród, wszyscy z sobą wymieszani, tamten wujek, a tego wujka ciocia to ciocia mojego stryja, a tamten tam. I to wszystko było tak powiązane, że Izrael był po prostu z sobą tak ściśle powiązany, właśnie skoligacony poprzez więzy krwi. I dlatego Paweł mówi o krewnych według ciała. Stąd potem wyniknęły problemy. Pamiętamy, kiedy usługiwano wdowom przy stołach, to wtedy tym wdowom, które pochodziły z helenistycznych terenów, czyli z diaspory helenistycznej, zaniedbywano, a bardziej starano się o wdowy właśnie z Palestyny, dlatego że były tu te więzy krwi, które jednak bardzo często dają o sobie znać. Jak to mówią, grunt to rodzinka, prawda? Więc często tak właśnie jest. Paweł nazywa tych ludzi Izraelitami i mówi, dlaczego tak zabiegał. Nie tylko więzy krwi o tym decydowały, ale również mówi tutaj, że do nich należy synostwo. A więc Bóg im wyznaczył drogę i dał im obietnicę w księdze Ezechiela, nie wiem czy pamiętacie, że doprowadzi do odrodzenia tego narodu i że oni staną się prawdziwymi synami i prawdziwymi córkami Bożymi. To mówił Ezechiel. W dwóch miejscach Bóg im obiecał, że uczyni ich prawdziwymi synami i córkami. Było to wtedy możliwe, jeśli by otrzymali Ducha Świętego i stali się z Bogiem połączeni właśnie tą duchową więzią. Tak jak my na przykład, dlatego w tym duchu wołamy Abba Ojcze. Czyli można powiedzieć w języku trochę takim bardziej takim relatywnym, jeśli chodzi o relacje rodzinne, tato nawet, prawda?
Oczywiście nie mówimy tato, mówimy ojcze ze względu na szacunek, ale chodzi o to, że rzeczywiście takie powiązania są dzięki duchowi, bo kto wie, kim jest człowiek, jeśli nie duch ludzki, który w nim mieszka. I dalej jest napisane, któż wie, kto to Bóg, jeśli nie Duch Boży, który mieszka w Bogu. A myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga. A więc staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Jesteśmy Bożymi dziećmi, nie z nazwy, jak mówi apostoł Jan, tylko prawdziwie nimi jesteśmy, tak? Synami i córkami wielkiego, wspaniałego Boga. Nie ma większego przywileju na tej ziemi, bracia i siostry. A więc mamy tutaj synostwo. Następna rzecz to jest chwała. Właśnie Pan Bóg prowadził Izraela, aby doprowadzić go do chwały. I kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, oni to chwałę niestety pominęli, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że gdyby nie było Starego Testamentu, to my byśmy nie wiedzieli nic na temat chwały Bożej. A trzeba powiedzieć, że przecież tą chwałę Bożą na kartach Bożego Słowa ciągle możemy o niej czytać. Weźmy choćby wędrówkę Izraela po pustyni. Oni ciągle oglądali chwałę Bożą. Mojżesz tą chwałę Bożą oglądał. No wielu z nich miało ten problem, że nie mogło patrzeć na chwałę Bożą, prawda? To jest taki dziwna sytuacja, no ale była taka sytuacja. Ich to nawet, oni się bali tej chwały Bożej i nie rozumieli w ogóle tego, jak dzieci. Ale rzeczywiście tak było. Oglądali, bardzo często spadał ogień z nieba na ofiarę. Bardzo często dosłownie obłok wypełniał świątynię. Oni to widzieli, oni tego doświadczali. Oni widzieli, że ta chwała Boża jest wśród nich, prawda? Na różne sposoby Pan Bóg się pośród nich oczywiście objawiał. Potem mówi o przymierzach, że Pan Bóg zawierał przymierza. I mamy przymierze, prawda, z Adamem, gdzie mamy 3:15 protoewangelię, mamy przymierze z Abrahamem, mamy przymierze z Dawidem na temat potomstwa i buławy, czy korony, prawda, która ma należeć do Dawida i potomków jego, prawda? A więc mnóstwo tych różnych przymierzy Pan Bóg zawierał z Izraelem i z poszczególnymi patriarchami starotestamentowymi, prawda? A więc widzimy to wyraźnie, no choćby nawet patriarchowie przedpotopowi, tak ich dzielimy popotopowi, ale później patriarchowie również Izraela i tak dalej. Pan Bóg zawierał z nimi przymierza osobiście. No tutaj trzeba powiedzieć, że żaden naród nie został tak wyróżniony jak oni. Na darmo będziemy brać jakieś księgi innych wyznań, innych religii i niestety nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej systemy filozoficzne, mądrościowe, pobożnościowe, pietystyczne, ale nie ma czegoś takiego jak objawienie Boga. Że Pan Bóg przychodzi, rozmawia z człowiekiem, układa się z nim, zawiera z nim przymierza. Czegoś takiego nie ma. To tylko w Bożym Słowie występuje na taką skalę, prawda? A więc Izrael miał prawo być z tego dumny, no ale z tą dumą to trzeba uważać, żeby czasami ta duma, zamiast być dumnym z Boga, można stać się dumnym z siebie. I potem niestety zaczynają się problemy, bo taka duma prowadzi do pychy, a pycha chodzi przed upadkiem, prawda? Później Pan Bóg nadał im również, mowa jest tutaj o prawie. Zobaczcie, przecież całe prawo od rzymskiego, greckiego i dzisiejszego nawet można powiedzieć, opiera się o dekalog. Tak naprawdę wszędzie widzimy niepodważalne prawa dekalogu. No to jest piękne, bo to świadczy o tym, że tak szczegółowe prawa dotyczące świętości żaden naród nie otrzymał, jak właśnie Izrael. To oni otrzymali ten w pewnym sensie skomplikowany, ale w innym sensie doskonałe prawo, które pozwalało im żyć i tutaj, i w wieczności. A więc to jest, przygotowywało ich właśnie do tego na spotkanie z Mesjaszem, który miał odkupić całkowicie ich winy, uczynić ich doskonałymi i tak dalej. To właśnie dzięki temu apostoł Paweł tu wspomina, że zobaczcie, było nadane prawo. Tego nikt nigdy nie może powiedzieć. Dzięki temu możemy powiedzieć tak. Są trzy źródła prawa. Pierwsze to jest prawo naturalne, natury. Drugie prawo stanowione przez człowieka. I trzecie to jest prawo objawione. Gdyby nie Izrael, my nie mielibyśmy prawa objawionego. Coś takiego by w ogóle nie istniało.
I dlatego właśnie doskonałe prawo to zgodność między tymi trzema prawami: naturalnym, stanowionym i objawionym, prawda? To jest bardzo ważne. Mowa jest tutaj później o służbie Bożej, więc Izrael miał nie tylko prawo, ale miał też służbę Bożą. Mieli świątynię wspaniałą i oczywiście służbę, która miała na celu nauczanie pogan i przyprowadzenie pogan do Boga. Niestety Izrael tego nie zrobił, ale służbę taką posiadał. Nawet Pan Jezus mówił, że były całe takie grupy ewangelizacyjne, o których czytamy, że przemierzali morza i lądy, aby zdobyć jednego współwyznawcę, prawda? Czyli mówił tutaj o pewnych misjach faryzeuszy, którzy oczywiście prowadzili działania misyjne, aby pozyskiwać ludzi dla judaizmu, tak? I rzeczywiście również takie działania ewangelizacyjne były. No, później niestety się stało to negatywną rzeczą, że niestety zaczęto gardzić tymi ludźmi, którzy nie pochodzili biologicznie z Izraela, i to się potem na nich zemściło niestety. Największą rzeczą, którą tutaj Paweł mówi, a wymienił na koniec, to są obietnice Boże. To jest niesamowita sytuacja. Co to są obietnice Boże? Człowiek otrzymuje od Pana Boga pewnego rodzaju właśnie zapowiedzi, gdzie Pan Bóg mówi, że coś dla niego uczyni. I te rzeczy, które Pan Bóg czyni dla człowieka, są tak daleko wielkie, wspaniałe, że nikt nie jest w stanie absolutnie sam tego dokonać. I to są obietnice. Bo obietnice nie działają tam, gdzie człowiek może dokonać tych wszystkich rzeczy, które by Bóg mógł obiecać. Ale zwróćmy uwagę, że odkąd czytamy Boże Słowo, to tych obietnic jest mnóstwo. One częściowo się wypełniły, prawda? Ale jeszcze wiele tych obietnic czeka na wypełnienie. I co wiemy? Wiemy, że Pan Bóg zawsze jest prawdomówny i wykonuje to, co obiecał. I Paweł mówi, i również ze względu na to, że mieli obietnicę, że Izrael ma mnóstwo obietnic. Później oczywiście apostoł Paweł, kiedy schodził z Bogiem i przyjął Boży plan zbawienia, zobaczył również, bo Bóg mu to objawił, jak wiele obietnic również mają poganie. Ale wtedy, kiedy był jeszcze ortodoksyjnym Żydem, on o tym zielonego pojęcia nawet nie miał. Uważał, że Pan Bóg się poganami nie zajmuje po prostu. Ale mylił się. I dobrze, że się mylił. No to Pan Bóg się nie myli. To jest właściwe. Mówi o tym też, że ojcowie nasi, tu ma na myśli oczywiście przede wszystkim tak zwaną linię mesjaniczną i linię królewską, z której pochodził Pan Jezus Chrystus, prawda? Jak to jest pięknie zrobione wszystko w Biblii. Linia królewska biegnie przez Salomona, a linia mesjaniczna biegła przez Natana. I dlatego mamy dwa rodowody Pana Jezusa. Mateusz to jest rodowód Pana Jezusa, właśnie linia królewska. Natomiast w Łukasza mamy linię mesjańską, która prowadzi aż do pierwszego człowieka stworzonego przez Boga, to jest przez Adama. A więc sami widzimy, jak to pięknie Pan Bóg powiedział i zrobił. Wszystkie obietnice zostały wypełnione, prawda? To jest właśnie to, co Pan uczynił. Wreszcie ten zapowiedziany z tej linii mesjanicznej i królewskiej syn, Pan Jezus Chrystus, który pochodzi właśnie z tej linii według ciała, Paweł to podkreśla, że Jezus Chrystus był i pochodził według ciała z Izraela. A więc znów bardzo ważna rzecz, tak? Wydał najwspanialszego człowieka na świat, Zbawiciela, Mesjasza. I mówi, że to są wszystkie te sprawy, które wymienił, powodują, że on ma prawo być dumnym z tego wspaniałego narodu, który ma tak wspaniałego Boga. I on w ten sposób myślał. Ale niestety musiał zmienić swoje myślenie i przyjąć Boży plan zbawienia. Dla niego. To znaczy, chodziło o to, jakie miejsce on przyjmie w tym planie. A takie, jakie mu Bóg oczywiście wyznaczył.
Natomiast odwołuje się też do boskości Jezusa i mówi tak: ten jest ponad wszystkim, Chrystus, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. To jest bardzo ważne. Ja w swoim życiu spotkałem kilku przynajmniej, a może kilkunastu, a może kilkudziesięciu Żydów, którzy uważali, że Jezus jest Mesjaszem. Ale tajemnica była w tym, że jak zapytałem, czy jest także Bogiem prawdziwym, to w tym momencie widziałem zmieszanie, prawda? Bardzo często odmawiano Jezusowi Chrystusowi jako Mesjaszowi boskiego pochodzenia. Dlatego ten pierwszy fragment, dziewiątego rozdziału, właśnie w ten sposób się kończy. Nie wierzysz prawdziwie w Jezusa, jeśli nie uznajesz Jego boskości. Niestety Żydzi mieli z tym poważny problem. Na przykład uważali, że Jezus Chrystus jest synem Dawida, ale jest aniołem. A więc uważali, że on jest aniołem Jahwe, tak, który występował w Starym Testamencie, ale odmawiali mu właśnie tej boskości, o której Jezus Chrystus mówił: ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc te koncepcje boskości Jezusa były różne. Owszem, jest Bogiem, ale mniejszym. Owszem, jest Bogiem, ale przez małe b, prawda? Owszem, jest człowiekiem, ale ma też niebieskie pochodzenie, bo jest aniołem, ale nie jest Bogiem. A więc różne koncepcje tutaj na temat mesjanizmu Pana Jezusa i Jego boskiego pochodzenia. Ale Paweł nie pozostawia tutaj jakiejś możliwości dywagacji, dociekania czy wątpliwości. Mówi prosto. Człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa to człowiek, który wierzy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. I nazywa go tutaj Bogiem błogosławionym na wieki. Amen. Amen zamyka sprawę. Amen to jest koniec dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji. Uznaje, że Jezus jest Panem Twoim Zbawicielem, to uznaje, że On jest Bogiem. Prawda? Oczywiście kiedyś nie było jeszcze takich ludzi, którzy przekręcali kota ogonem na kilka sposobów, więc jak mówiło się, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, no to wszyscy rozumieli, że jak Synem Bożym, no to Bogiem, prawda? I na przykład Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, pamiętamy, kiedy wszedł wody, to pierwsza rzecz, jaka była, ten człowiek, który przeszedł na judaizm najpierw, czytał proroka Izajasza, a później, czego on się dowiedział? Że może być ochrzczony pod jednym warunkiem. Jeśli wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czyli pod warunkiem, że wierzy w boskość Jezusa. I on powiedział: tak, wierzę. I został ochrzczony. I to wyznanie mówiło o prawdziwości i o zrozumieniu przez Ducha Świętego, kim jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez Ojca, Syna i Ducha Świętego nie ma zbawienia. Gdybyśmy pominęli choć jedną z tych osób, od razu mamy poważny problem, bo Bóg ma plan dla każdego z nas. Jezus ten plan wykonał, a Duch Święty przekonuje nas o tym, abyśmy ten Boży plan wraz z wykonawcą tego planu, Jezusem Chrystusem, przyjęli. Więc gdybyśmy wyłączyli którąś z tych osób, niestety jesteśmy z dala od zbawienia i dlatego podstawową rzeczą wiary naszej jest, kim jest Bóg. Dlatego jesteśmy ochrzczeni w jedno imię. Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawda? Jest jedno imię. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn i wiekuisty Duch Święty. Ojciec, który często mówi o tym, że jest Bogiem wiecznym, Jahwe, Duch Święty, który jest Duchem Jahwe i oczywiście Pan Jezus Chrystus, który nazwany jest oczywiście Synem Bożym i również Jahwe Zbawicielem. I trzeba o tym pamiętać. Już w Starym Testamencie mówi Pan Bóg do Mojżesza: moje imię jest w nim. I on nie odpuści grzechów waszych, jeśli nie będziecie mu posłuszni. A pamiętajmy to, że kto grzechy jedynie odpuszcza? Bóg jedynie. Moje imię jest w nim. Jak mówi druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, ale imienia mojego Jahwe, Wybawiciela, wam nie objawiłem. A jakie to jest imię
po hebrajsku Jahwe Zbawiciel. Jahwe Wybawiciel, Jeszua, Jezus. I dlatego właśnie Mojżesz nadał Hosze nadał imię Jeszua. Ten, który jako Zbawiciel miał prowadzić lud Boży do ziemi obiecanej. Tylko Pan Jezus Chrystus, nie prawodawca, tylko Pan Jezus Chrystus jest w stanie wypełnić wszystkie obietnice w naszym życiu i doprowadzić nas do chwały i do życia wiecznego tam w niebie, gdzie jest przygotowane dla nas miejsce. A nie tylko w niebie, ale też Bóg obiecał nam nowe niebiosa i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. A więc można powiedzieć to, co za apostołem Pawłem, że Jezus Chrystus, Syn Izraela, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Niech zatem Pan pobłogosławi swoje słowo. Amen. Bracia i siostry, może macie odnośnie tego fragmentu jakieś pytania, a myślę, że powinny się pojawić, jeśli oczywiście czytaliście ten fragment. Dlatego, że w 7 rozdziale też mówi do tych, którzy znają zakon. Była duża grupa Żydów w zborze w Rzymie, którzy nie zawsze radzili sobie z zakonem i nie zawsze wiedzieli, kim naprawdę jest Jezus Chrystus tak do końca. Oni mieli z tym problem. Mesjasz tak. Na temat Jego boskości to były problemy. Tak? Jakim On jest Bogiem? Dlatego apostoł Paweł, kiedy na przykład Żydzi z Palestyny, oni w jakichś tam z powodów prześladowań przede wszystkim opuścili te swoje tereny do Azji Mniejszej, przyjechali, uciekli, to mieli pewne problemy, bo zobaczyli, że są pewne aspekty wiary, które różnią ich od wierzących w Azji Mniejszej. Zarówno Żydów, jak i pogan. Zresztą o tym już mówi Jakub. Że zobacz, Pawle, ile tysięcy Żydów uwierzyło w Pana Jezusa, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu, ale o tobie słyszeli, że nauczasz, że nie trzeba przestrzegać zakonu, prawda? Więc to jest bardzo ważna rzecz, więc oni się zderzyli z tym. I również również o boskość Jezusa i list do Hebrajczyków, pierwsze dwa rozdziały, właśnie pierwszy cały rozdział i część drugiego rozdziału, mówi wyraźnie o tym, że o boskości Jezusa, który jest jako człowiek i prawdziwy, i Bóg prawdziwy, równy Ojcu. I że sam Ojciec zwraca się do Niego, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Także jest tutaj część tej rozmowy właśnie przytoczona. I tak to jest. Dlatego potem te inne fragmenty pokazują, że Stary Testament to były tylko cienie rzeczywistości, jaką dzisiaj mamy w Jezusie Chrystusie. No i powinniśmy trwać przy rzeczywistości, a nie wracać do cieni. No i oczywiście ten list kończy się zerwaniem z judaizmem, a określeniem się po stronie chrystianizmu, czyli po stronie Chrystusa, niestety. Dlatego, że część Żydów jedną nogą była w judaizmie, a drugą nogą właśnie w chrześcijaństwie. Problem polegał na tym, że w judaizmie nie wierzono w boskość Jezusa, natomiast w chrześcijaństwie wierzono w boskość Jezusa, więc trzeba się było w końcu na to zdecydować. Aniołek czy Boży prawdziwy Syn, prawda? Bóg błogosławiony na wieki. Jak mówi też Jan w swoim liście o Panu Jezusie, że jest to na mało tego, że mówi o Jego boskości, to przytacza, dodaje słowa prawdziwy. A więc nie z nazwy, nie grzecznościowo, nie jakiś tam w inny sposób, tylko właśnie, żeby nikt nie miał wątpliwości. I napisał tak. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I to było bardzo ważne, dlatego że ten 9 rozdział pokazywał w 5 wierszu wyraźnie. Jeśli nie wierzysz w boskość Jezusa, to znaczy, że ty nie jesteś mesjanicznym Żydem, ale nie jesteś wierzącym, ale nie jesteś chrześcijaninem. Bo prawdziwy chrześcijanin wierzy w boskość Jezusa.
Tak jak niektórzy na przykład chodzą po domach, no i to jest sekta żydowska. To nie są chrześcijanie, dlatego że oni nie głoszą Chrystusa i nie wierzą w jego boskość. W związku z tym to jest jakaś sekta po prostu i nic więcej. Judaistyczna. Bardziej z nas judaizmem niż chrześcijaństwem. Także apostoł Paweł musiał ich miłować, bo tyle krzywdy dostał otrzymał od Żydów, a jednak gotów był modlić się o nich, a sam być odłączony od Chrystusa za nich. No, trzeba powiedzieć, że w tym czasie, to on, kiedy on to przeżywał, to tak naprawdę poza historią w Damaszku, to tam wiele jeszcze wtedy nie dostał, bo on dopiero, on pisze tutaj o sytuacji, kiedy miało to miejsce przed objawieniem się Chrystusa w Jerozolimie, a później bracia go wysłali. To było około 4 lat wiary Pawła, gdzie wysłali go do Tarsu, więc on tam dużo nie przeżył, poza tym, że Żydzi nabuntowali króla Aretasa, który był królem Damaszku i musiał w koszu uciekać przez mur. Ale to tylko tyle, tak, że doświadczył nieprzychylności Żydów w Damaszku. Natomiast to, co go czekało najgorsze, to dopiero później go czekało, bo czytamy, że sam Ananiasz, który wkładał na niego ręce, to Pan Bóg mu powiedział, ja sam mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Także ta droga dopiero była przed Pawłem. Bracia oczywiście go spakowali szybko, wysłali go do Tarsu, wsadzili na statek Cezarei i tak się skończyła ten przedział Pawła. Później dopiero się zaczęło, kiedy Paweł zajął się pracą misyjną i dostał w tym przypadku powołanie do pracy misyjnej. No tutaj diabeł niestety nie szczędził mu absolutnie żadnych doznań, prawda? Tyle, co on przeżył w swoim życiu wtedy, w tej pracy misyjnej, chodziło o to, żeby Pawła zniechęcić do służby dla Pana. Gdyż on w tym Bożym planie zbawienia, który później przyjął, w którym na początku nie chciał przyjąć, był niezwykle skuteczny. On mówi, daleko więcej pracowałem, a potem rozkrzewiłem Ewangelię po całym świecie. I trzeba przyznać szczerze, że on to zrobił. Prawda? I na Bałkany, i do Azji Mniejszej, i do Europy. On zaniósł Ewangelię. To jest niesamowite. Jego zbory powstawały jak grzyby po deszczu poprzez jego służbę, bo potem następne zbory dalej ewangelizowały, powstawały nowe zbory. Tak? Przecież Paweł nie był na Krecie, nie był w Rzymie, nie zakładał tych zborów, nie był też w Laodycei, nie zakładał tego zboru. Prawda? A więc powstawały te zbory w sposób absolutnie też spontaniczny, w zasadzie takiego dzielenia się, tak? Jak drożdże. Ewangelia się rozchodziła, Słowo Boże rosło. No ale w tym wszystkim naprawdę trzeba powiedzieć, że diabeł mu robił wiele przykrości. Tak samo z nami jest. Diabeł próbuje czeka zastraszyć. Na zasadzie, nie rób nic, nic się nie będzie działo. Ja to przeżyłem w swoim życiu wiele razy. Nie rób nic, będziesz miał święty spokój. No ale co to znaczy święty spokój? Nie ma świętego spokoju, bo ty potem myślisz, dlaczego czegoś nie robisz. Szczególnie jak cię Pan Bóg do czegoś powołał lub coś ci dał, prawda? To tak, to jest taki problem. Robisz, masz przeciwieństwo diabła. Nie robisz, masz wyrzuty sumienia, prawda? Więc lepiej żyć całkowicie czystym sumieniem. Więc Paweł miał z tym poważne problemy. Ja myślę, że dobrze, że Pan Bóg tak rozpisuje te próby wiary na nasz wzrost duchowy, bo sam powiedział, że nie da większego doświadczenia niż nie jesteśmy w stanie znieść. To znaczy, oczywiście wkładamy to i tak na Boga, ale chodzi, żeby nie upadać na duchu. Bo jeśli przychodzi doświadczenie, gdzie upadamy na duchu, to jest klapa. To jest klapa, bo wtedy już wchodzi w nasz, otwieramy się na przez wątpliwości, przez gorycz, którą diabeł nas potrafi zalać, otwieramy się niestety na te wszystkie krytyczne rzeczy i jest już po nas. Widzimy wszystko negatywnie. Jest taka krytyka w naszym potem myśleniu i mówieniu. To jest absolutnie negatywna rzecz. Dlatego Pismo Święte mówi w psalmie, że nie upadnie na duchu, ani godziwiec go nie pognębi. Dla mnie to jest zawsze, jak czytam, mówię, Panie, no chciałem tak jak Ty.
nigdy nie upadać na duchu i nie dać się diabłu pognębić. Ale niestety czasami dzieje się inaczej w życiu wierzących ludzi. Tak? Gorycz to jest narzędzie diabła. A czasami mamy różne problemy, tak? Może być współmałżonek na przykład, współmałżonka, czy dzieci mogą człowieka rozgoryczyć, a to w pracy mogą dać popalić. To różnie, to zdrowie może człowiekowi tak dopiec, że człowiek po prostu traci, jak to mówią, pokój ducha, nie? Czyli taką stabilizację duchową. Wiele takich różnych rzeczy jest. Czasami złe przykłady z chrześcijaństwa, gdzie widzimy, że nie powinno tak być, a jednak jakoś tak jest, że korzeń goryczy rośnie do góry na przykład, prawda? Zamiast Chrystusa to jednak w inną stronę, nie? Też tak jest, różnie bywa. Może jeszcze? Niekoniecznie to musi być tak dosłownie z tekstem związane, może być obok, albo wiązać się z czymś. No dobrze. Bracia i siostry, dziękuję wam za wspólne rozważanie. Niech Pan pobłogosławi swoje słowo, niech sprawi, żebyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. I pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą jest to, że jesteś naczyniem Bożym i dobrze jest być we właściwym miejscu, w którym Bóg nam postawił i gdzie może nas napełniać i nas używać. I zróbmy wszystko, aby diabeł nie sprawiał tego upadku na duchu, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni. Wtedy tacy niestety jesteśmy. Pan używa tylko czyste naczynia.